Tu mam w całej klasie na zdjęciu panią Weronikę Rosatki, która znów ostatnio jest, no może nie tyle narozrabiała, co jest przedmiotem wielu omówień, zwłaszcza w tabloidach. Gdyż jest osobą kontrowersyjną, ostatnio ma słynny proces z panem Robertem Śmigielskim. Zresztą nie pierwszy proces w jej karierze. Że jest ładna i atrakcyjna, no to wiadomo, ale najwyraźniej niezbyt łatwa w współżyciu, zwłaszcza z partnerami. A przecież było ich co najmniej kilku. I nie wszyscy ją najlepiej wspominają. Nawet znany reżyser pan Andrzej Żułaski, podobnoć to ją opisał w książce Nocnik, której zakazano sprzedaży, a teraz ma w internecie bardzo wysokie ceny. Widać, poczuła się dotknięta, że coś w tym jest, że to jej w jakimś sensie dotyczy, skoro wniosła o zakaz jej kolportażu. A teraz, no były jeszcze inne sprawy, ale ja się za bardzo plotkami tak bardzo nie interesuję, to nie znam wszystkich przygód pani Weroniki. Niektórzy się śmieją, że troszkę pasuje tytuł tego filmu Podwójne życie Weroniki, no ale chyba nie jest całkiem podwójne, no ale ocena bywa raczej podwójna. Jej ocena i partnerów. No. Ale teraz woliwie jest z panem Robertem Śmigielskim, zwłaszcza w związku z ich dzieckiem. A teraz poprzeć pana Śmigielskiego mają między innymi Olbrychscy. Jej kontrowersyjne romanse chyba nie ułatwiają jej kariery, zwłaszcza filmowej. Na pewno nie jeden chciał ją gdzieś zatrudnić, ale wie, że może sobie narobić dużo kłopotu i na pewno nie jeden zrezygnował. A z czasem przecież i uroda osłabnie, a przecież wydawało się chyba, że mogła być nawet międzynarodową gwiazdą. No ale tak to w życiu bywa, w życiu osobistym, towarzyskim i tak dalej. Troszkę szkoda, no ale każdy się może zmienić, różne są przygody życia i zobaczymy, jak to się skończy. No, lepiej, żeby się jakoś pogodzili, uspokoili, no i żeby nikt kolejny nie musiał pisać książki. Zresztą ona też może napisać. No nic, to do usłyszenia, amen.